Zawsze chcę mówić, że to jest blog. Blum. Jeszcze raz. To o czym będzie następny odcinek vloga? Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Nie. Nie wjadę, nie wjadę do ciebie na parking, bo nie lubię tyłować u ciebie. Ale później będę musiał tyłować. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry państwu, a raczej do widzenia. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałem z wami porozmawiać na temat podcastów i takiego szeroko rozumianego rozwoju osobistego, bo to jest taki temat, który mi chodzi po głowie od jakiegoś czasu. No bo z jednej strony to jest w sumie coś pozytywnego, tak? No ludzie, którzy w pewnym momencie w życiu dochodzą do wniosku, że stoją w miejscu, że potrzebują czegoś więcej, że chcą jakoś zacząć pracować nad sobą. Mają okazję zdobyć wiedzę, mają okazję zrobić jakieś zmiany w swoim życiu. Nie szukając przykładów daleko, no ja tak miałem. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to jak jest do tej pory, to jest trochę za mało, że chcę być lepszym człowiekiem, lepszym wzorem dla mojej córki, dla siebie samego nawet też, tak? No i zacząłem pewne rzeczy w życiu zmieniać, tak? O czym już kilka razy opowiadałem. Uważam coś takiego, że jednak cały ten biznes rozwoju osobistego, coachingu, mentoringu, to się wszystko kręci wokół dwóch takich wielkich mitów. Pierwszym takim wielkim mitem jest dawanie wartości. I się mówi, że jeżeli zakładasz vloga, jeżeli zakładasz podcast, jeżeli zakładasz bloga, jakąś inicjatywę generalnie swoją, gdzie siebie wywnętrzasz. I dalej nie ma czegoś takiego, co po angielsku się nazywa traction, czyli oglądacie mało osób, czytacie mało osób i to wcale nie wystrzela jakoś strasznie. To znaczy, że nie dajesz ludziom wartości. I to jest taki bullshit, tak? Bo zasadniczo kto niby miałby decydować, że ta wartość jest, czy jej nie ma, no? Nie wiadomo, tak? No, nikt, tak? Nie ma żadnego mitycznego jury, które będzie o wartości decydowało. W
dzisiejszym świecie tak naprawdę cholernie ciężko jest się przebić w ogóle z czymkolwiek do ludzi, bo ludzie są zawaleni śmieciami, informacjami, fake newsami, w feedzie na Facebooku leci tego mnóstwo, no masakra, tak? Ciężko jest się przebić w ogóle, więc z tym dawaniem wartości to tak bez przesady, tak? No, moim zdaniem o wiele ważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby w ogóle jakiś dialog nawiązać, żeby wskazać jakiś problem, wskazać pomysł, w jaki sposób ten problem można rozwiązać, ale niekoniecznie trzeba do tego przykładać miarkę. O, dajesz wartość albo nie dajesz. Drugi problem, który widzę, to jest taki, że dosyć często ludzie mylą korelację z przyczynowością, tak? Czyli słuchają podcastów, w których na przykład są wywiady z innymi ludźmi, którzy już osiągnęli sukces i im się wydaje, że jeżeli się dowiedzą, kto co zjada na śniadanie, kto co robi przez pierwsze 2 godziny po wstaniu rano i tak dalej, zaczną to samo robić, to odniosą taki sam sukces. No nie. To może być inspirujące do tego, żeby zmienić na przykład swój styl życia, żeby przestać wstawać późno i nie jeść śniadania, albo zacząć jeść zdrowsze to śniadanie, czy coś w ten deseń, czy żeby się przestać stresować pracą, to zacząć rano medytować. To są jakieś tam strategie, które można sobie wyciągnąć punktowo dla pewnych punktowych problemów w swoim życiu. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś się dzisiaj zacznie zachowywać tak jak Elon Musk, to nie zrobi takiej kariery i nie odniesie tylu sukcesów, co Elon Musk. O tym dość dużo ludzi zapomina, no więc ja chciałem o tym przypomnieć, tak? I druga sprawa jest taka, że też pamiętajcie, że jeżeli słuchacie tych podcastów, w których takie właśnie wywiady są prowadzone, tam w zasadzie o, dekonstruujemy ludzi, którzy odnieśli sukces, pamiętajcie, że to przede wszystkim to jest rozrywka. To jest przede wszystkim rozrywka w sensie takim, że jeżeli zaczniecie robić dokładnie to samo, nie odniesiecie tego samego sukcesu, bo żeby odnieść ten sam sukces, powinniście być wtedy na miejscu tej osoby, w tym samym miejscu, co ta osoba geograficznie i jeszcze z tym samym mózgiem w środku, żeby tak samo rozumować. Dobry? Przepraszam za 5 minut spóźnienia znowu. Jeżeli nawet zaczniecie robić dzisiaj to, co robił Elon Musk 10 lat temu, to za 10 lat nie będziecie w tym miejscu, w którym Elon Musk jest dziś. Pamiętajcie. No to Jerzy, no to skąd czerpać wiedzę? No to wywróciłeś mi do góry nogami cały światopogląd. No mam nadzieję, że trochę wywróciłem, w sensie takim, że żeby nagrać podcast, nie potrzebujesz więcej czasu niż kilkadziesiąt minut na napisanie maili i spróbowanie się dobić do gościa, a potem nagranie go, czyli jak gdyby poświęcenie tego czasu na wywiad, czy to jest kilka godzin, tak? Wyprodukowanie jednego odcinka podcastu to jest kilka godzin. W takich kilku godzinach nie będzie nigdy przemyślanej wiedzy, jakiejś analizy. To będą po prostu jakieś takie mniej lub bardziej ciekawe rozmowy, mniej lub bardziej ciekawa rozrywka. Oczywiście na wyższym poziomie niż oglądanie serialu, który nic nie wnosi kompletnie do życia, bo tutaj jednak jest to jakoś tam związane z rzeczywistością. Ale mimo wszystko to jest rozrywka. Pamiętajcie o tym, podcasty to jest rozrywka. Książki. Wiedza to są szkolenia, gdzie osoby, które prowadzą te szkolenia, które się zdecydowały napisać książkę, poświęciły dużo czasu, wiele lat na to, żeby się zastanowić, o czym chcą napisać, w jaki sposób chcą napisać, posprawdzali pewne rzeczy, pewne swoje teorie poweryfikowali i dzielą się tą wiedzą. Także jeżeli wsiadasz do samochodu i masz ochotę nauczyć się czegoś i masz do wyboru podcast, albo książka w stylu audiobook, wybierz audiobooka. O ile oczywiście nie jest to audiobook taki fikcyjny, tak, typu Harry Potter, tak? Natomiast jeżeli to jest non-fiction, jeżeli to jest książka opowiadająca o czymś,
co się wydarzyło w rzeczywistości, to ten audiobook będzie lepszym wyborem niż podcast. I nie zrozum mnie źle, to nie jest tak, że ja hejtuję podcasty. Bardzo lubię słuchać podcastów. Uważam też, że podcasty mają sens o tyle, że jeżeli komuś brakuje motywacji, jeżeli ktoś potrzebuje zobaczyć, że komuś innemu się udało, no to to jest o wiele fajniejsze źródło zobaczenia, kurde, on potrafi, no to czemu nie ja? Ale jednak prawdziwa wiedza leży gdzie indziej i naprawdę chciałbym bardzo, bardzo dosadnie to tutaj wyartykułować. Prawdziwa wiedza jest w książkach. Prawdziwa wiedza jest w czymś, co wymaga czasu na zbudowanie tego, na przeanalizowanie, na zastanowienie się nad tym, jaki problem chcemy rozwiązać, o czym opowiedzieć i co osiągnąć. Podcasty bardzo rzadko mają taką możliwość. Druga rzecz, która mi się jeszcze bardzo nie podoba w podcastach, to jest to, że w większości wypadków to jest tylko forma audio. To jest trochę ten sam problem, co z vlogami. No niektórzy oczywiście robią transkrypcję i to jest super, natomiast w większości wypadków, jak przesłuchasz taki odcinek, to nie ma możliwości wyszukiwania wiedzy w tym odcinku, tak? I dzisiaj pierwszy dzień urlopu. Yeah. Ale wcale nie cieszę się, dlatego że przez cały rok czekam na urlop czy coś w ten deseń. Bo tak nie jest. Bo z jednej strony bardzo się cieszę z tego urlopu, bo już bardzo go potrzebowałem. Byłem ewidentnie przepracowany. Miałem dość. Byłem czasami mniej miły dla ludzi, niż lubię być. Więc ten urlop mi się przyda. Moja córeczka też się bardzo cieszy na ten urlop. Bo mało ostatnio spędzaliśmy ze sobą czasu. Więc to jest spoko. Z tego powodu się cieszę. Tak w ogóle to wyznaję taką teorię, że trzeba codziennie lubić swój dzień. Każdy dzień powinien być uznawany przez nas za udany. A nie, że żyjemy tylko w weekendy i w urlopy. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.